Nikola Urbaniak. Witam Państwa w naszym programie Ekspres do Jedynki. Dzisiaj krótka relacja z próbnych egzaminów klas ósmych. Czy uczniowie czują się przygotowani? Czy egzamin jest trudny? Czy wszystko przebiega sprawnie? Na te pytania odpowie nasz specjalny wysłannik. Prosto z egzaminów dla Państwa, Zuzanna Dubis. Zachowany dystans społeczny. Uczniowie w maseczkach. Wszystko w należytym porządku. Dowiedzmy się, czy uczniowie są przygotowani, czy wszystko przebiega sprawnie. Czy czujesz się zestresowana? Troszkę tak, bo to jednak jest taki przedmiot, z którego nie jestem aż taka dobra, jak na przykład z tych pozostałych, no lepiej, żeby ty dobrze. Jak sobie radzisz ze stresem? No staram się o tym nie myśleć za bardzo i staram się tak uspokoić wewnętrznie i wtedy wszystko przechodzi. Dobrze. Życzymy sukcesów. Dziękuję. Zdalne nauczanie pomogło, czy raczej Ci przeszkodziło? Wolę nauczanie w szkole, ponieważ to są lepsi nauczyciele i oni lepiej tłumaczą. Dobrze, dziękujemy i życzymy sukcesu. Czy egzamin z języka polskiego był trudny? Nie wszystko. Rozprawka i inne zadanie bez lektur były bardzo proste, zrobione kilka minut. Najwięcej czasu zajęło mi zadania z lekturami i panem Tadeuszem. Czy egzamin przebiega sprawnie? Tak, wszystko jest w należytym porządku. Czy szkoła przestrzega zasad BHP? Oczywiście. Uczniowie zachowują dystans społeczny, mają na sobie maseczki oraz użyli płynu dezynfekującego. Dziękujemy.